Religia, róży, kwiat i tak dalej. O czym to nam mówi? Mówi to nam o tym, że ci ludzie dawniej, możliwe, bo tutaj nie mamy pewnej całkowitej pewności, ponieważ jeśli chodzi o badanie jakby tej dawnej kultury, no to konsensusu naukowego nie ma. My się kłócą naukowcy wciąż, także nie wiemy do końca, jak to było. Ale my tu widzimy pewien taki rodzaj myślenia, że człowiek umiera, ale się odradza. I tutaj jest ciekawostka. 2000 lat temu, 3000 lat temu ludzi chowano w pozycji embrionalnej. Co to oznacza? Oznacza to między innymi to, że wierzono, że ten człowiek jest jakby kolejnym zarodkiem, tak, że się rodzi. Dlaczego? Człowiek obserwujący świat dookoła co widział? Widział ziarno, tak? Co robił? Siał ziarno, widzą owoce, które spadają, owoce też gniją, no to tak jak procesy gnijne u człowieka. To znaczy, że już to zmartwychwstanie człowieka było widoczne. A człowiek stawał się tym bardziej lepszy, jeśli w pewien sposób się go wspominało. Co wspominamy? Wspominamy piękne cechy. Stąd Valhalla u wikingów, mówimy wikingowie, chociaż to powinniśmy mówić troszeczkę inaczej, u Celtów Magmel. Mamy pewne pole elizejskie, czyli mamy pewne, cały czas mówimy w dwóch kategoriach śmierci, to znaczy albo piekła, albo nieba, albo zapomnienia, zatracenia, albo pewnej wartości, którą należy przechowywać dalej. I to jest nasza uniwersalna, taka w naszej kulturze, myśl, która nam towarzyszy w zasadzie od zawsze, czyli my cały czas mamy poczucie, że są pewne wartości, są pewne cechy, o które należy dbać, o które należy przechowywać dalej. To znaczy, siać je po prostu. Co my robimy na zimę? Na zimę przechowujemy ziarno, które dopiero na wiosnę siejemy. W kulturze ludowej, w kulturze tradycyjnej, mieliśmy do czynienia z takimi wierzeniami, że Bóg sieje ludzi jak ziarno, to znaczy rozrzuca ich ręką, tak jak chłop czy też rolnik po prostu ręką rozsiewał ziarno. I to ziarno przechowane do wiosny, które miało zmartwychwstać, nawiązywało do zmartwychwstania Chrystusa. Czyli Chrystus był kimś, kto jakby przełamał tą barierę śmierci, kto dał nam życie, prawda? I w tym momencie skupiamy tą dawniejszą kulturę i tą kulturę tutaj w pewien sposób jakby one się łączą. To nam pozwala się dogadać w pewien sposób i iść dalej. I myślę, że ta myśl przekazywania tych cech, to wspominanie zmarłych, my wspominamy, albo wujek, no to był wesoły, wujek był mądry, wujek to coś śpiewał, był oczytany, czytał książki. To jest niesamowita wartość, która idzie z nami od wieków. I to należy chyba kultywować, tak? To jest ta główna cecha tego święta. Wspaniała. Do naszej rozmowy o obrzędach i tradycjach pogrzebowych wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Między innymi chciałbym też z Tobą porozmawiać o formach pochówku i o symbolach związanych z pochówkiem, jak na przykład kładzenie obola do ust w greckiej kulturze, a wkładanie do grobowców przedmiotów codziennego użytku w innych kulturach, bo to też jest bardzo interesujące, myślę, dla wielu z nas, laików, dlaczego tak było i co się z tym wiąże. A ja zapraszam teraz do wysłuchania krótkiej przerwy muzycznej w postaci 19-letniego gitarzysty z Zielonej Góry z zespołu Meteoroids. Usłyszycie Państwo, jaki talent nam rośnie. Leon Ochocki z Zielonej Góry na miejscu 48. Nowość tego notowania Inanity. Aha. No nie wiem, dlaczego on tak się dzieje, bo nic nie robimy. Co się stało? Szarpie internet podobno. No ale wszystko tu jest tak jak trzeba, bo to jest... Czekaj, może ja przyłożę bliżej ten router, chociaż to nie wiem, czy... Zresztą to nic nie, to ma taki... Nie powinno nic dawać, nie? No i co, jak wyszło? Bardzo fajnie, uważam. Bardzo fajnie, Adam. Super. Aż, wiesz, staram się żywo bardzo mówić, fajnie. Żeby nie, wiesz, tak żywo, żeby nie zamulać, że tam... No ja myślę, że jak będzie tak, jeden utwór
jakiś taki tradycyjny, omówienie. Zwykły utwór muzyczny, omówienie będzie tak... Tak, bo to się nie jest taka muzyka, wiesz, na godzinę śpiewania, to by ludzie by powariowali od tego. Dlatego chcę puścić coś innego, nie? Tak, dokładnie. Ja sobie tylko melodię przypomnę następnej pieśni, żeby zaśpiewać trochę innej tematyce już takiej, żeby powiedzieć, że to tam różne pieśni mówią. Także ta tematyka pieśni ciekawa jest, nie? Jak wychodzi? No, ten utwór specjalnie tak wybrałem dzisiaj, bo to jest tak, te co zauważyłem poza, założyłeś może poza tak zwaną listą podstawową, co mają te zera. To szepty i krzyki było o aniele, o przemijaniu, teraz jest muzyka instrumentalna. Czyli sobie włączę dla przypomnienia melodię. No i teraz pogadamy znowu o tych formach pochówku, coś zaśpiewasz może na ten temat, jeżeli masz taki przygotowany utwór. Słuchaj, jeszcze zrobię najwyżej taki raz. Poczekaj, zrobię tak. Uważaj, wyłączę i włączę komórkę. Wiesz co, ja może wezmę ten, wyłączę u siebie, włączę tryb lotniczy może u siebie, co? Nie, to jest oprogramowanie, które nadajemy, wiesz? Aha. To nie ma nic wspólnego z tym, że ty coś zrobisz. Czekaj. Myślałem, że może gdzieś tam na router. Czekaj. Jeszcze raz coś zrobię, Franek, może to pomoże, wiesz? Franek, a jak teraz? Lepiej teraz? No, ta bateria. No widzisz, może to ta bateria trzeba. Kurwa, słuchaj, jak będziesz z Krzyśkiem gadał, to powiedz mu, że. To, albo Pawłowi powiedz, a on powie Krzyśkowi, że ja myślę, że potrzebuję powoli mieć drugiego Airiga. Bo ten Airig jest. Ja tu wciskam kawałek gazety, żeby ona trzymała tą baterię za luźno. Dlatego jest, no. Może tak być. Bo przecież pod względem działania prądu to przecież jest światło, wszystko jest. Nie ma, że bateria słaba czy coś. Też nie ma audycji podobnej. Okej. Podobno wewnętrz też nie ma audycji. Marta mówi, że nie słucha. Skąd to przekonanie, Adamie? Przypomnę, gościem programu jest Adam Nowak, kulturoznawca i pieśniarz, i człowiek, który przede wszystkim przybliża nam formy kultury, które są lub były na terenie nie tylko Polski. Skąd to przekonanie, że rzeczy materialne, jak pieniądze i różnego rodzaju dobytek w złocie i w innych, nazwijmy to, tworzywach, może być potrzebny po śmierci człowiekowi, który już jest duszą tylko i wyłącznie. No, to jest doskonałe pytanie. Jeśli chodzi o dawne kultury, to w zasadzie to życie pozagrobowe nie różniło się specjalnie od tego życia, które my teraz prowadzimy. To znaczy, jeśli ktoś umierał, to przede wszystkim
odchodził z ekumeny. Co to znaczy? Jeśli kogoś odprowadzamy poza ekumenę, ponieważ zmarł, a zwłoki miały właściwości nieszczycielskie, złowrogie, no to się zdajemy sobie sprawę, prawda, że to są nieprzyjemne w pewien sposób. Musimy je oddalić jak najbardziej daleko. I teraz już sama droga na cmentarz, pochód żałobny, już był formą drogi. No, na wschodzie do XIX wieku, do początku XX wieku utrzymywała się taka tradycja, że w święta zmarłych kładło się kładki z odciśniętymi tak jakby stopami, czyli budowało się mosty, wyprowadzało się jakby za rzekę człowieka i z tą rzeką mamy ogromny problem, ponieważ taka rzeka występuje w wierzeniach irańskich, występuje w wierzeniach hinduskich, w zasadzie w wierzeniach ogólnie indoeuropejskich. Czyli tu jakby przetrwała ta forma tej rzeki. Ona się też łączy z kwestią sądu ostatecznego. Nie mamy czasu, aby tą kwestię omówić, ponieważ jest bardzo mocno skomplikowana, ale ciekawym takim faktem jakby wyprowadzania tego człowieka na cmentarz, oddalania go, on idzie w podróż, w zaświaty jakby, na którą musi być przygotowany, musi mieć wszelkiego rodzaju, na przykład pieniążki na drogę, tak, aby temu przewoźnikowi zapłacić, który się kładzie na oczy, tak. Ta osoba, ta dusza, dlaczego mówimy też o duszach jako owcach? Mówimy, bo to owce i tak dalej i przychodzi po